Okej, okay, pytanie numer 58 z listy 75 pytań, które jest podzielone na... Już jest 5 poprzednich odcinków. Staram się jak najszybciej odpowiedzieć na każde jedno pytanie. Czyli teraz tu mam trochę shortów na kanale. Jakbyście chcieli, to wejdźcie na kanał, naciśnijcie shorty. One są zazwyczaj krótkimi wycinkami z poprzednich epizodów, które tam są 2 lata temu, rok temu. Takie, powiedzmy, kwintesencja gdzieś tam odcinka czy coś, tak w krótkim filmiku jest ujęta i może się spodobać właśnie to, że tak możemy takie szybkie powtórzenie pewnych rzeczy zrobić, które i tak pewnie wszyscy moi słuchacze dobrze pamiętają. Tak czy owak, można w pewnym sensie potraktować, że te odpowiedzi na wiele takich pytań, które tu mam na liście, jeszcze pewnie parę odcinków to będzie trwało, można potraktować jako taki wiele shortów w jednym takim odcinku dłuższym. W tym tygodniu było też trochę więcej inności, bo była rozmowa z byłym tucznikiem, czyli z Prime Chaos. Doktor. Znaczy on zrobił sobie doktorata takiego, no, nie takiego PhD, tylko inny doktor. Jest gdzieś tam znany jako doktor. No tak działa. Na przykład jak się jest doktorem chiropraktykiem, to też jest doktor, ale to nie jest doktor medycyny z kolei, nie? I tak dalej. No to doktor znaczy nauczyciel. Ja jestem profesorem w ogóle. W pewnym sensie, więc... Bo profesor to nie ma na to kursu, ale mam PICP Level 5, a tego na to też kursu nie ma. Tylko za zasługi można dostać. Dobra, pytanie numer 58. Chód 5 do 7 km na godzinę. Czy tylko taki jest ok? Nie mam pojęcia, ile to jest 5 do 7 km na godzinę. Ktoś tu ma pojęcie? To jest taki 7 km na godzinę, to jest taki slow jogging. Ja może tak wezmę kalkulator i załóżmy, że to jest 7 km na godzinę. Podzielę to sobie na 3,6. No to jest 2 metry na sekundę, 1,94 metra na sekundę. 3,6. Czyli takie 2 kroki, powiedzmy, na sekundę. No to taki mniej więcej daje mi... No czemu 3,6? Bo jeżeli biegniesz sprint 100 metrów i chcesz go w 10 sekund przebiec, to średnia twoich kroków i tak dalej musi być 10 kroków na sekundę. Każdy krok, 10 kroków, 10 metrów na sekundę. Każdy krok jednak to jest około 2,5 metra. Czyli masz tak naprawdę 4 takie strides, takie zamaszyste biegoskoko, coś tam sprinterskie. I jeżeli przebiegniesz te 100 metrów, to tak naprawdę 40 powtórzeń wykonałeś. 20 powtórzeń, jedną nogę, 22. To jest średnia, okej, to jest średnia, to nieprawda. Bo gdzieś tam pierwsze kroki są mniejsze, jak się rozpędzasz. I tak dalej. W którymś momencie jest szczytowa prędkość, później trochę spada. Gdzieś tam ponoć w którymś momencie Usain Bolt chyba 50 km na godzinę rozwinął. W każdym razie, jeżeli weźmiesz 10 metrów na sekundę, to jest 36 km na godzinę średnio. Czyli niezbyt szybko. Ile to jest mil? 36? No, 20 mil. No właśnie. To jest żenująco powoli w świecie zwierząt. Więc jesteśmy najszybsi z najwolniejszym. To jest tak dziwne, to jest dla mnie. Ale ja wcale szybszy też nie jestem. Jestem szybszy w innych rzeczach, nie wiem, jakby ze sprinterem. Ja uważam, że tak naprawdę szybkość się determinuje w czasie walki, a nie w czasie biegania. Jesteś albo fighterem, albo biegaczem. No, to jest około 6 do 6. Dobrze. Nie, no tam nie ujmując, no to trzeba nieźle się wyćwiczyć, żeby tak biegnąć, ale ludzkie ciało jest średnio przystosowane do takich prędkości, bo się poruszamy na dwóch nogach. Tak samo T-Rex za szybko też nie mógł biegać, jak była ta scena w Jurassic Park, że gonił Jeepa.
to przy prędkości 65 km na godzinę, iluś tam to nowy T-Rex, już nie pamiętam ile to nowy, 14 to nowy czy coś, powinien się na kawałki rozpalić po prostu przy tej prędkości, bo nie wyrobiłyby jego ścięgna i mięśnie, po prostu się pozrywałyby. Tak przynajmniej te teorie ktoś tam właśnie taką wysnuł, ale to jest bardzo łatwa do udowodnienia teoria. No, po prostu tak wielkie zwierzęta, no, słonie na przykład, nie pobiegną tak szybko. Nie ma szans. Szczególnie jakby słonie się poruszały na dwóch nogach. Tak. To już w ogóle, prawda? Więc tutaj pytanie jeszcze raz jest takie sobie, czy taki tylko tempo ma sens? Czy tylko taki chód jest ok? Teraz zależy, czy się śpieszysz do pracy, czy idziesz gdzieś, bo ja myślę, że treningowo to raczej się patrzy na tętno serca, a nie na to, jak szybko idziesz. Treningowo w sensie cardio, prawda? W sensie treningu układu twojego krwionośnego. Chyba, że chcesz trenować chodziarstwo, to wtedy patrzy się na tempo chodu. Więc to jest ćwiczenie, pytanie rozumiem, że tutaj dotyczy po prostu spalania tłuszczu. I powiem, że są lepsze metody na spalanie tłuszczu niż chodzenie. Całe z kolei cardio uważam, że wbrew wszystkim takim typowym wierzeniom nie jest potrzebne, żeby zachować jakąś super kondycję czy coś, bo żadnych super kondycji nie da powolne cardio nikomu. Jeżeli ktoś ciężko ćwiczy na siłowni, ma zadyszkę, wchodzi w jakieś reakcje typu kwas mlekowy się dużo wydziela podczas 20 przysiadów, a później leżymy pod sztangą przez pół godziny i dyszymy, to jest bardzo intensywne pobudzenie naszego układu oddechowego, sercowo-naczyniowego i tak dalej, i to o wiele więcej daje stymulacji dla naszej kondycji. Niestety ogromna ilość kwasu mlekowego ma taką wadę, że wypala w komórkach mitochondria. I teraz takie półgodzinne cardio następnego dnia, czy nawet za parę dni, potrafi odzyskać niemalże 100% mitochondriów na następny dzień. Czyli załóżmy, że ktoś ćwiczy kondycję, ale wchodząc w mleczany, on gdyby nie robił tego cardio z rana, to by w końcu pozbawił się mitochondriów i miał coraz mniejsze poziomy energii na codzienne funkcjonowanie. Żadnej dodatkowej korzyści nie ma oprócz tego. Jest po prostu to tak jakbyś zbudował sobie budynek, fortecę jakiś, tak, i dookoła, nie wiem, pomalował ją i liczył na to, że ona będzie mocniejsza, bo pomalowało się. To już do warstwa farby nic nie zrobi. Tak samo tutaj, dodatkowe cardio nic nie zrobi, jeżeli trening już był wysoce obciążający układ oddechowo-naczyniowy, sercowo-naczyniowy i oddechowy, tak? Chyba, że twoim treningiem jest taki powerlifting, gdzie odpoczywasz po 10 minut i robisz jedno powtórzenie i nawet się nie zadyszysz tym jednym powtórzeniem. No to oczywiście tutaj jest jeszcze jakaś szansa, że te cardio rzeczywiście coś ci doda w sensie sprawności serca. Jednak jeżeli ciężko trenujesz, typowo kulturystyczny trening nóg czy pleców powinien cię troszeczkę zamęczyć, powinieneś mieć trochę zadyszki i nie powinieneś mieć kłopotów, jeżeli chodzi o zdolności krwi do przenoszenia tlenu czy płuc do absorpcji tlenu czy wydalania dwutlenku węgla. Jednak na poziomie mitochondrialnym już jest problem. Czyli co to są mitochondria, to chyba wiemy, prawda? Mamy molekuły, które napędzają nasz ruch. To jest ATP, adenozynotrójfosforan. Adenozynotrójfosforan oddaje jedno z reszt fosforanowych i zamienia się w ADP, adenozynodwufosforan. I ta reszta kwasu fosforanowego jest tą cząsteczką mocy, która napędza ruch. Aktywne miozyny używają, czyli nasze białka kurczliwe, żeby się kurczyć. A także wszystkie inne funkcje też zależą od ATP. Jednak jak już się ATP praktycznie skończyło, to jako takie buforowe zabezpieczenie mamy CP, czyli fosfokreatynę. I tu właśnie kreatyna też pozwala, oddaje swoje reszty fosforanowe
i możemy przedłużyć ten czas beztlenowego wysiłku. Następnie po serii zazwyczaj już zaczyna się zadyszka, prawda? Zrobiliśmy serię, która trwa załóżmy 30 sekund. Możemy ją zrobić na jednym wdechu nawet, bo to jest wysiłek beztlenowy. Jednak kreuje to taki dług tlenowy. Jaki to dług? No taki, że mamy teraz cząsteczki ADP i samej kreatyny i musimy je znowu naładować tymi resztami kwasu fosforenowego. Co się odbywa dzięki mitochondriom? Mitochondria łączą tlen z glikogenem, czy z glukozą. Cykl Krebsa się odbywa. Czary mary i mamy nowe cząsteczki ATP. Odzysk energii. Te cząsteczki ATP, ja nazywam to rocket fuel, tak? Nie mylić z suplementem Burnejki. Z kolei CP nazwijmy to aviation fuel, czyli paliwo samolotowe. Takie już drugiej klasy. A później dopiero wchodzimy w mleczany, gdzie w warunkach beztlenowych nadal możemy produkować odzysk ATP. I nigdy w mleczany ogólnie nie polecam wchodzić. Jednak zazwyczaj wchodzimy w te mleczany, kiedy przekraczamy pewną ilość sekund. To może być różna ilość sekund. Zazwyczaj tak już mocno wchodzimy po 40 sekundzie. Już wchodzimy oczywiście po 20 sekundach zazwyczaj, ale tak mocno, mocno dopiero po 40. Zależy od ćwiczenia, zależy jaki mamy poziom natlenowania, zależy ile mamy tego ATP zebranego w sobie, ile mamy CP zebranego w sobie. Jak już wejdziemy w mleczany, wtedy zaczyna się pożyczka na lichwę. Jest to bardzo nieopłacalna pożyczka, bo produkcja beztlenowa energii kosztuje dużo więcej kalorii, które jakby się marnują. Później kwas mlekowy jest właśnie tą zmarnowaną kalorią. Trafia to do krwiobiegu i za jakieś 20 minut może wątroba to przerobi z powrotem na glukozę i znowu ta glukoza będzie mogła trafić na... może zostać niezutylizowana. Jednak nie opłaca się coś takiego robić zazwyczaj w większości sportów. Jednak gdy ktoś już robi kulturystykę czy biegi na 400 metrów, no jest zmuszony do tego, żeby wejść w tą strefę pożyczki na lichwę energetycznej. A teraz taki chód 5 czy 7 km na godzinę, on nie wchodzi ani nawet nie naruszy tych rezerw energetycznych. Po prostu ani kwasu mlekowego nie będzie, ani nie będzie czegoś takiego, że uszczuplimy sobie zapasy ATP. Jeżeli uszczuplamy sobie zapasy ATP oraz CP, czyli fosfokreatyny, to stymulujemy ciało do tego, żeby zmagazynowało tego więcej. Nie może tego za dużo zmagazynować, bo te cząsteczki są tak wysoko energetyczne, że tak przysłowiowo wybuchlibyśmy od energii, rozsadziłoby nas. Jednak to nie ćwiczy żadnego układu energetycznego. To jest po prostu coś, co stymuluje nasze mitochondria, żeby szybko odzyskiwać te nasze zasoby ATP, które się jednak nigdy nie kończą, bo wysiłek jest tak powolny, że nie nadwyręża układu oddechowego. Także jeżeli chcecie o układach energetycznych, żebym porozmawiał, to powiedzcie. Ja mogę w skrócie powiedzieć, że Poliquin rozróżniał takich jakby 6 modułów energetycznych, nazwijmy to, niż układów energetycznych, czyli beztlenowa, bezmleczanowa moc, to raz, beztlenowa, bezmleczanowa wydajność, chodzi o dystans jakby. W pierwszym przypadku to jest na przykład powerlifting, weightlifting, tak? W drugim przypadku to będzie szybki sprint. Raczej ten krótkodystansowy. Następny system energetyczny to jest mleczanowy, beztlenowy moc, czyli na przykład jeżeli robimy jak najszybszą konkurencję strongman, powiedzmy, tak, która trwa tylko tam 60 sekund, na przykład w 60 sekund zróbmy jak ile się da powtórzeń, albo przepchajmy samochód, czy przeciągnijmy samolot na jakimś dystansie w ciągu 60 sekund. Albo kulę wrzucić. Kulę to jest bardziej, bym powiedział, tutaj jakieś 5 powtórzeń wychodzi. Czas napięcia zazwyczaj nie wychodzi za duży. I ja bym sprowadził to do czegoś takiego, że jak będzie bardzo duża kula, to ten pierwszy system energetyczny, bezmleczanowa, beztlenowa moc,
Z kolei, jeżeli to są mniejsze kule i szybko też wrzucasz, ale więcej ich, to będzie bezmaczanowa, beztlenowa wydajność. Czyli taki, ile razy to możesz zrobić, nie? Podobnie będzie, jeżeli zrobisz jedną serię, jednego powtórzenia, a zrobisz na przykład 10 serii po jednym powtórzeniu, 10 serii po dwa powtórzenia, to też jest ten drugi system energetyczny. Trzeci to będzie właśnie takie coś jak właśnie zawody w strongmanie, gdzie później padasz na podłogę i leżysz przez pół godziny. Czemu? Bo kwas mlekowy zalewa cię. Podobna sytuacja to jest, kiedy w czasie walki ktoś, no nie wiem, biegał sobie 12 km codziennie, jak Pan Bóg przykazał, o 5 w nocy truchty, nie wiem, nie 5:30 to już tylko Pudzianowski, ale o 5 w nocy, albo 6, żeby nie było, że Pudzianowski. Dobra, truchty, nie truchty, biegi, nie biegi, 10 km dziennie mógł sobie biegać, widzimy go w telewizji, więc na pewno ktoś go dobrze przygotował do tej walki. Na pewno nikt się nie dostał do telewizji, co widzimy w telewizji tych walk, o tak sobie, bez jakiegoś przygotowania kondycyjnego. Na pewno był dobrze wybiegany i tak dalej. Jednak w pierwszej rundzie zaczął panikować i zrobił zawody strongman z pierwszej rundy, gdzie po prostu poszedł na całość, przeszedł przez właśnie przez ten próg mleczanowy, wszedł w ten mleczanowy próg i szczególnie kulturyści mają tendencję do robienia tego, czyli byli kulturyści, bo oni, bo to ich chleb powszedni jest, żeby wchodzić w mleczany. No i w następnej rundzie już są tak zalani kwasem mlekowym, że ten kwas mlekowy po prostu lekko podkwasza krew, blokuje zdolności transportu tlenu z taką szybkością, jaką to normalnie by było. I po prostu są zablokowani, mitochondria są popalone, nie mają energii, są tak jakby się nachlali piwa przed walką. Albo po prostu tak to już jest, po prostu już nie ma szans, żeby ten zawodnik odzyskał moc, ale jeżeli dasz mu 20 minut po takiej rundzie jednej, to tak, to on wróci z całą mocą. Wątroba w tym czasie powinna się uporać z kwasem mlekowym. Ale to ze 20 minut by trwało. Kiedyś jeden z takich legendarnych zawodników NFL, czyli tej ligi amerykańskiej futbolu amerykańskiego, stwierdził, że jego najcięższym treningiem w życiu było przebiegnięcie 300 metrów, odpoczynek 18 minut, przebiegnięcie 300 metrów znowu, to jest około 30 sekund pracy, tak? 30 parę sekund. A oni bardzo szybko biegają, bardzo blisko tych 30 sekund. I znowu 18 minut przerwy i jeszcze trzecie przebiegnięcie i go home. I to był jeden z najcięższych treningów, jaki w życiu przeszedł. I to nie jest właśnie łatwy trening. Dlaczego? Bo ogromna ilość kwasu mlekowego powstaje przy takich intensywnych właśnie pracach. Teraz czwarty układ energetyczny to będzie taki, gdzie jest anaerobic lactic capacity, czyli wydajność anaerobiczna, nie beztlenowa i bezmleczanowa. I tutaj raczej chodzi o wielokrotność powtarzania czegoś, czyli na przykład jeżeli kulturysta wykonuje 10 serii po 10 powtórzeń z 2 minutami przerwy. Ja nie tak dawno temu, jak była ta taka nagonka, że podciąganie drążku nie jest najlepszym wyborem na najszerszych grzbietu, postanowiłem sobie zrobić 10 serii po 10 powtórzeń z minutową przerwą tylko. No i tam prezentowałem zdjęcie swoich napompowanych pleców przed i po na Instagramie. Pompę niesamowitą czułem właśnie na najszerszych. To trwało kilka, no nie wiem, może z 3 tygodnie, zanim udało mi się uzyskać te 10 razy 10 z minutowymi przerwami. Pompa niesamowita, ale tu właśnie pracowałem na tym właśnie zakresie systemów energetycznych, tak? Czy to bodów energetycznych. To jest taki sztuczny podział, który jest użyteczny dla trenera, a nie dla naukowca. Teraz ktoś powie, że przecież nauka nie ma czegoś takiego rozróżnienia. No, nauka nie, ale to jest coś, co ci pozwoli na... tak samo chemia może nie mieć rozróżnienia na powtórzenie, bo mięsień niewiele powtórzeń zrobił. Zna tylko czas napięcia. Ktoś powie, że nie zna ćwiczenia mięsień. Okej, ale trener wie. Zawodnik wie, prawda? Więc piszemy ćwiczenia, piszemy czas powtórzeń, piszemy liczbę powtórzeń, liczbę serii i tak dalej, czas przerwy. Więc to jest użyteczne dla trenera ten podział, a nie dla jakiegoś naukowca, który będzie patrzył tylko pod mikroskopem i
będzie zaprzeczał wszystkiemu, bo gdzieś tam w jakimś textbooku tego nie było. Więc teraz ten czwarty moduł to jest zdolność powtarzania wysiłku, kiedy wchodzisz w mleczany. Powtarzania i powtarzania. Czyli na przykład, jeżeli ktoś wchodzi w mleczany w czasie walki nawet, tylko te walki by nie mogłyby trwać 3 do 5 minut, prawdopodobnie minutowe by musiały być, i później przerwa, no 2 minuty, może 3, i wtedy znowu by było, to by można było tak na całego się napieprzeć przez minutę, 3 minuty przerwy i znowu na całego się napieprzać i znowu i tak nawet 10 minut by można było zrobić, to by był już trening albo kulturystyczny typowy, taki na masę, typu 10 razy 10, albo byłby to właśnie no, coś w porównaniu rund takich, nie? Tylko, że mamy rundy z przerwami minutowymi, a trwają 3 do 5 minut, więc no, niestety nie da się tego systemu energetycznego zutylizować, nie da się kulturystycznego systemu energetycznego przenieść bardzo łatwo do klatki czy tam do boksu. I teraz są jeszcze systemy aerobowe i one służą ku temu, by właśnie mitochondria odzyskiwały te zapasy ATP i CP. Więc tutaj maratończyk ma się na przykład nauczyć biegać wolniej niż by chciał. Ktoś biegnie, przebiegł sobie jedno okrążenie i co? Badamy mu tak, czy ma zakwaszoną lekko krew, czy ma kwas mlekowy we krwi. Jeżeli ma, powiem mu zwolnij. Tak? No, na początku trzeba będzie odpocząć za 20 minut i narzucić mu inne tempo, żeby się przeczyścił z tego kwasu. Następnie, jeżeli biegnie i nie ma tego kwasu, będzie można ryzykować podbijanie tempa. I maratończyk ma się nauczyć tak biec, maratończyk, czy tam ktoś, kto na 10 km biega, tak? Nie musi być maratończyk od razu, musi się biec na tyle powoli, żeby nigdy nie wejść w te progi mleczanowe. Jeżeli już maratończyk kiedykolwiek biegnie sprintem, to kiedy? Na samej mecie. Jeżeli na początku pobiegnie sprintem, czyli tą samą pracę wykona niby, ten sam dystans, to na początku biegnąc sprint, a później zwalniając do choćby najwolniejszego tempa, on już zabije swoje zdolności wysiłkowe właśnie kwasem mlekowym, wypaleniem mitochondriów. Po co jest kardio? Po to, żeby z rana sobie wstał i czy to na głodnego, czy to nie na głodnego, to już nieważne, on odzyskuje mitochondria, to mu pozwala znowu funkcjonować. Mitochondria ponoć według Boba Rokowskiego lata temu słyszałem 94,4 bodajże procent całej energii jakby dają dla nas, więc mitochondria są bardzo ważne, żeby ich funkcje zachować. Różne ziółka, przyprawy i tak dalej czasem chronią mitochondria, antyoksydanty szczególnie. Mitochondria się dziedziczą na przykład tylko po matce. Są pozostałością jakiegoś retrowirusa, który tam w zamierzchłej przeszłości jakaś tam nasz praszczur, pragadzina jakaś nasza odziedziczyła, bo po prostu się jakby w symbiozę weszła z jakimś takim wirusikiem, który produkował energię w warunkach beztlenowych, dawał, w warunkach tlenowych, tak, ale tlen był dostarczany przez nasz organizm, a nie przez inne otoczenie, przez to, że on miał powierzchnię swoją wystawioną na środowisko dostarczające tlenu. Dobra, to już jest jakieś nieważne dla nas, ok? To jest nieważne dla nas. Się rozpędziłem troszkę. Czyli nasze kardio powinno być takie, żeby nie wejść w mleczany, żeby czuć, że nie zakwaszamy się, czyli nie musi być 5 do 7 km na godzinę, może być szybciej, tak długo jak nie wchodzimy w mleczany, jak nie zwalniamy. Bo jeżeli zaczynamy zwalniać, to znaczy, że weszliśmy właśnie w mleczany. To jest szybszy taki indykator tego, że no, przegięliśmy pałę. Jeżeli biegniesz i po iluś tam metrach zwalniasz, to znaczy, biegłeś za szybko. A jeżeli chodzi o maratończyków, tak, o długodystansowców, a jeżeli chodzi o sprinterów, jeżeli biegniesz i zwolniłeś, znaczy, że biegłeś za długi dystans, a nie, że za szybko, bo oczywiście sprinter nie ma czegoś takiego jak za szybko w świecie sprintu. No i z takiego krótkiego pytania, 5-7 km na godzinę,
Czy tylko taki jest okej? Okay? Zrobiłem taki wywód. Dobrze, świetnie, kurde. Ja się wyrobię z tymi 75 pytaniami w ciągu następnych 2 minut. Ile spać? Dobra, tutaj się powołam na jakieś takie może proste odpowiedź. W zimę dłużej, w lato krócej. Każdy ma indywidualne jeszcze rytmy dobowe. Nie każdy musi spać dokładnie w tych samych godzinach. Są programy gdzieś tam na YouTubie, możecie poszukać, gdzie różni ludzie są zaprogramowani przez naturę, żeby w różnych godzinach spać. Tak? I mają też różne potrzeby, jeżeli chodzi o ilość tego snu. Osoby z większą ilością testosteronu będą na przykład krócej spały niż osoby z mniejszą ilością testosteronu. Czyli na przykład, no jak ktoś się zestarzeje, to powinien dłużej spać. Teoretycznie przynajmniej. Zależy, ile też ma obciążenia, tak? Ile pracy wykonuje, ile regeneracji potrzebuje. Ktoś potrzebuje bardziej drzemek, ktoś inny mniej drzemek potrzebuje. I trzeba to sobie ustalić. Na przykład jeden kolega powiedział mi, że jeżeli śpi 6 godzin, budzi się świeży, idzie do roboty, wszystko jest super, później musi się zdrzemnąć w ciągu dnia i jest super. Powiedział, że jeżeli próbuje spać 8 godzin, to jest zamulony cały dzień. Tak jakby już na siłę te spanie 8 godzin jest dla niego za duże. Jest też coś takiego, że jeżeli jesteśmy w zimnym klimacie, będziemy dłużej spać, w ciepłym mniej. Dlaczego tak jest? Nie jestem w stanie teraz tego rozwijać, bo znowu będzie za długo, ale w zimę powinniśmy spać mniej więcej 2 godziny dłużej na dobę niż w lato. Niech taka będzie, powiedzmy, ogólna wskazówka. I bo być może tyle starczy na razie. Czyje to pytanie było? Zimno ci? Otwórz okno. Czy to tak działa? Dziwne pytanie dla mnie. Zimno ci, otwórz okno. Jak mi jest zimno, to ja się przykryję. Ewentualnie wezmę ibuprofen. Ibuprofen zbija też gorączkę. Jednak skojarzyła mi się taka fajna anegdotka. Jest taka manga One Punch Man. Ktoś widział może? Dobra. Jest taki felek, taki gościu. Nie wygląda zupełnie jak superbohater, ale nawet największych jakichś monsterów zawsze jednym ciosem pokonuje. Bum, koniec. Nie? Choćby nie wiem, jak potężny był przeciwnik. I ktoś go zapytał, w jaki sposób doszedłeś do takiej mocy. No, kiedyś byłem normalnym człowiekiem, później postanowiłem sobie zacząć ćwiczyć. No i robię codziennie 100 pompek, 100 skłonów. Biegnę przez 10 km, biegam i śpię przy otwartym oknie. Więc jeżeli ktoś weźmie takie porady na serio, no to rzeczywiście otwarte okno może wystarczyć, ale rozumiem, że przez to pytanie oznacza coś takiego, że jeżeli się przyzwyczaisz do spania przy otwartym oknie, będzie ci mniej zimno. I tutaj jednak się zgodzę, bo rzeczywiście coś takiego zajdzie. Jeżeli ktoś się przyzwyczai do tego, że jest zimniej ogólnie, to przyzwyczajenie, tak jak do wszystkiego, zadziała w taki sposób, że nie będzie nam tak zimno. To jest raczej normalne. Tak, to działa, ale nie natychmiastowo. Nie, że jest ci zimno, więc teraz otwórz okno. Nie, powinieneś by otworzyć okno być może już miesiąc temu, żeby dzisiaj ci nie było zimno. Przez ten miesiąc, powiedzmy, jakaś faza adaptacji zachodzi. Także najlepiej zacząć otwarte okno mieć, powiedzmy, w ciepłe miesiące jakieś i po prostu w zimę już go nie zamykać lub nie domykać. Ale jeżeli dzisiaj dopiero zaczęło się ci robić zimno, a ty cały czas miałeś zamknięte okno ostatnie 3 miesiące, to teraz otwierając okno sobie po prostu z deszczu pod rynnę wpadniesz. Jak układać talerze na sztandze, żeby było na naszą korzyść pod względem lekkości? No, ambitne pytanie. Dobra, jest. Jest tylko jedno takie dla mnie naprawdę fizycznie udowadnialne, bo ja próbuję wszystko, co próbuję tu powiedzieć na moim kanale. To są rzeczy, które, no jak to ja mówię zawsze, mogę udowodnić w sądzie.
Co ja tu mogę udowodnić w sądzie? Że jeżeli mamy Texas Bar, Texas Deadlift Bar i ona się wygina, to możemy rzeczywiście ułożyć talerze w taki sposób, żeby było lżej, czyli żeby ona się bardziej wygięła. Jak to zrobić? Ułożyć większy ciężar dalej od środka sztangi. Czyli jeżeli ja wezmę na przykład grubsze talerze, to ten ciężar, środek tego ciężaru z każdej strony będzie, środek ciężkości każdego ciężaru będzie jednak dalej od środka sztangi. Albo inaczej jeszcze powiem, jeżeli mamy na przykład talerze powiedzmy 5,25, no to jest 270 kg, tak, na sztandze. Ale do tego dokładamy 15, 10, 5, 2,5 i tam no zacisk, nieważne, no, może 1,25, ok? Zacisk zaciskiem i tak by było na samym końcu. To gdybyśmy ułożyli to od małego do dużego, albo zacisk na początku, bo on ma dystans, później 1,25, a drugi zacisk trzeba będzie jeszcze na końcu jakiś zrobić, taki plastikowy może, który nie waży. I robimy coraz większe talerze i te największe talerze są na końcu. Wtedy ciężar jest rozłożony tak, że jest możliwie maksymalnie po bokach, niescentralizowany jest i wtedy sztanga się najbardziej wygnie. Wtedy nie jest lżejszy ciężar w ogóle, tylko jest po prostu najłatwiej też zacząć oderwać od ziemi. Jest łatwiej, sztanga się bardziej wygnie, co no ogólnie zmniejszy naszą trochę pracę, bo mniej ten ciężar się od ziemi posunie do góry. Na twardej sztandze już to tak fajnie nie działa. Już widzę wysyp. Tak. Jeżeli bić rekord. Tak, jeżeli ktoś tak sobie kilka na przykład zacisków założy, na przykład biorę plastikowy zacisk, który ma tam 7 cm grubości, załóżmy, i wezmę takie 3 zaciski, 4, a dopiero później zacznę nasuwać ciężary, to tak, to ta sztanga się bardziej wygina. Po prostu. Jest większa odchyłka od środka i więc większe ramię siły, największy moment zginający na naszego pręta. Więc takie coś można zrobić, to można to fizycznie bardzo łatwo udowodnić. A psychologicznie, jak układać talerze na sztandze, żeby było na naszą korzyść pod względem lekkości? Tak układać, żebyś nie wiedział, ile jest na sztandze. Czyli to już jest trik. Czyli trener mówi komuś, patrz w ścianę. Dzisiaj ci wysłałem filmik, widziałeś? Nie. Chłopakowie zakryli oczy. Aha. Podszedł do sztangi. Tak? Zgadnąć, ile jest podniósł. No. Pytałem się, ile jest. On mówi 210. No nie, 250. No właśnie, no właśnie. No. Nieraz już coś takiego wykorzystałem ze swoimi podopiecznymi. I nawet bardzo zaawansowani trenerzy, nie trenerzy, którzy przyjeżdżali do mnie na jakieś takie, powiedzmy, korepetycje, lekcje, czyli po prostu dawałem im takie zadanie. Patrzysz w ścianę, nie wolno ci patrzeć na talerze, jakie leżą na podłodze, żeby sobie nie liczył. Ja tam czasem więcej założyłem, czasem mniej. Co jakiś czas tylko podchodziłem, mówiłem, przysiadł. Powiedziałem, jak będziesz chciał się wysikać, założymy ci torby na głowę, pójdziesz się wysikać z tobą na głowie, wrócisz, jak porwany jakiś, nie? Nie wiem, że jak porwa się kogoś, to się zakłada jakąś pończochę i mówię, dobra, koniec treningu po jakiejś godzinie. Ale dopiero 90%, ale dopiero 90%, mówię. Jakie 90%? Masz tu nagrane. Jeden raz rekord zrobiłeś, a później jeszcze raz rekord zrobiłeś, jeszcze większy. Dwa razy pobiłeś swój rekord. Nie myślisz 200%, tak? Po prostu dołożył 10 kg i na przykład później jeszcze 5 kg. I myślisz sobie, jak to kurde? Bo nie wiedział, ile jest na sztandze, był przekonany, że jest to jeszcze rozgrzewka. Po prostu. I to wychodzi praktycznie z każdym. Kiedy Daniel Grabowski jeszcze jak w 2002 roku zaczął ćwiczyć i tak powiedzmy do 2004 się wkurzałem, że nigdy nie pamięta, ile ostatnio podnosił. Aż w końcu zrozumiałem, że to jest metoda w tym szaleństwie. Bo to, że on nie pamiętał, ile podnosił tydzień temu, powodowało, że ile by mu nie założył, to on myślał, że jest za mało. I bardzo szybko progresował. Został mistrzem świata po 8 latach. 445 kg w przysiadzie, 362,5 kg w martwym ciągu. Więc nieźle jak na kogoś, kto miał w ogóle nie chodzić do końca życia, według lekarzy.
Robienie cały czas źle technicznie równa się adaptacja. To dobra. Nagle dobrze równa się kontuzja. Aha, rozumiem. No czyli załóżmy, że ktoś źle technicznie coś wykonuje. Wszystkie rozgrzewki źle zrobił i nagle dobrze technicznie zrobił główną serię. Po pierwsze, coś takiego się jeszcze nie zdarzyło. Ja jeszcze nie widziałem czegoś takiego. Że ktoś tak wszystko spierdolone ma i nagle wszystko jest super. Raczej nie. Jednak zróbmy sobie inny przykład. Zmieniamy komuś obuwie. Nie? Załóżmy, że w obuwiu płaskim ktoś nie jest w stanie poprawnie przysiadu zrobić, a ktoś w obuwiu takim do przysiadów z podbiciem obcasem jest w stanie zrobić ten przysiad poprawnie. I poprawnie choćby głębokość ocenimy tutaj, nie? Czyli jeżeli on się rozgrzał w tamtych butach, to nie zmieniamy tych butów, bo może być kontuzja, może być, jest duże ryzyko, nagle się wszystko zacznie mieszać. Trzeba zejść znowu z ciężaru i znowu zbudować progresją ciężar, chociaż już ta druga progresja nie musi być taka długa. Czyli na przykład robimy progresję do 200 kg w butach płaskich, ale brzydko to wychodzi. Patrz, no dobra, zmieniłem buty. Rozbieramy sztangę i znowu budujemy, ale już teraz nie musimy budować na przykład skacząc 20 kg, możemy zbudować skacząc 30-40 kg do 200 i tutaj już będzie ładna technika. Ale jeżeli zrobimy takie nagłą zmianę, nie za dobrze to wyjdzie. Albo na przykład ktoś ma kłopoty z nadgarstkami, wyciskał bez owijek na nadgarstki i już ma ostatnią serię zrobić, ale ma nadgarstek, chyba mi tutaj coś tam będzie szwankował. Nie, że jakiś wielki ból. Zabijamy nadgarstki i już jest gwarantowany fail praktycznie. Bo się już trochę inaczej łokcie ustawią razem ze sztywnością nadgarstka. Dlatego. Także jest taka zależność, tylko że ona się nie bierze znikąd, raczej bierze się z akcesoriów. Albo kiedyś pamiętam, jak nieźle sobie, kurde, spieprzyłem trening na 2 tygodnie. Do 270 kg szedłem bez pasa i od 290 założyłem pas. No i naciągnąłem sobie przywodziciel, nawet oba przywodziciele w nogach, tak mocno, że przez 2 tygodnie naprawdę cierpiałem tak, jakbym zerwał mięśnie. Prawie tak samo, powiedzmy, bo nie było tej opuchlizny. I zrobiłem takie coś dwukrotnie. Ja praktycznie zrzuciłem z siebie sztangę i to było naprawdę nie do wykonania. Dlaczego tak się dzieje? Bo bez pasa i z pasem to są dwa różne ćwiczenia. Z pasem jest sztywniejszy tułów, bez pasa jest bardziej giętki. Bardziej wykorzystasz siłę prostowaników, kiedy nie masz pasa. A kiedy masz pas, sztywność tułowia bardziej wykorzystasz, więc miednica nie będzie się obracała, podkręcała, jest mniejszy bootwing, ale mniejszy bootwing oznacza, że musisz bardziej rozciągnąć przywodziciele, nawet jeżeli przysiad nie jest sumo. A to nie był sumo, tylko klasyk. Także ja jestem nawet ofiarą czegoś takiego sam, że po prostu w którymś momencie założyłem sprzęt. Trzeba sprzęt założyć odpowiednio wcześnie. Czy najlepiej od początku. Wiele razy też miałem coś takiego, że podnoszę coś nachwytem, przechwytem i tak dalej. W którymś momencie zakładam paski na nadgarstki, do martwego ciągu. W momencie założenia tych pasków powinno być lżej. Nie, jest ciężej tym samym ciężarem. Tylko pod warunkiem, że ten ciężar już jest duży. Gdybym z kolei zbudował ciężar od początku z paskami, tego zjawiska by nie było. Czyli jeżeli chcemy założyć paski, trzeba się wycofać. Ostatnio na zawodach rozgrzałem się z paskami do ciężaru 280 kg. Następnie zszedłem w dół, chwyciłem, mówiłem o to na ostatnim odcinku o tym, nie? Zszedłem na 220 kg, 225 nawet dokładnie. Zrobiłem hook gripem, później wziąłem 260 hook gripem i na zawodach pierwsze podejście 290 hook gripem. Dlaczego w ten sposób zrobiłem? Bo gdyby się przedłużyło w czasie start zawodów, miałbym za dużo serii wykonanych, za bardzo pojechaną skórę, zbytnio spuchnięte kciuki i wtedy miałbym mniejsze szanse na utrzymanie maksymalnych ciężarów. W ten sposób mój chwyt był bardzo świeży.
Jednak nie, zauważcie, nie wprowadziłem czegoś takiego, że do 280 robiłem paskami i nagle 290 hook gripem. Być może jest to wykonalne. Wiem, że Yuri Belkin coś takiego robił. Przynajmniej Tom Martin, jak podpatrywał go na zawodach, to tak wyglądało, chociaż mógł coś ominąć. Yuri Belkin nachwytem robił martwe ciągi do 220 kg. Później paskami aż praktycznie do openera prawie że. I później już openera i pozostałe dwa podejścia już był na hook gripie. Znałem też gościa, który właśnie paskami robił wszystko, całe rozgrzewki i po prostu hook grip tylko był na same zawody zarezerwowany. Ale myślę, że w tym przypadku po prostu technika akurat nie kuleje. Wiem, że kuleje w drugą stronę. Jeżeli ja hook gripem będę ciągnął i nagle paski założę, to nagle wydaje mi się to cięższe, mimo że obiektywnie więcej jestem w stanie pociągnąć w paskach. Więc dobrze, tyle na dzisiaj. Które to pytanie było? Bardzo powoli to jakoś idzie. 62. Czyli zrobiłem 58, 69, 60, 61, 62. Hura. Jeszcze zostało sporo do tych 75. Ale myślę, że coś z tego wyciągniecie dla siebie. Trochę przemyśleń, trochę ciekawy ostek i życie nabiera nowych kolorów. Jeżeli się podobało Wam, naciśnijcie lajka, podzielcie się ze znajomymi linkiem, subskrypcję dajcie. No i mnie to bardzo uszczęśliwi, wiadomo, macie jeszcze czasu trochę, żeby nacisnąć tego lajka. Będę przedłużał teraz. Dobra, czas się skończył. Żegnam. Siła.